Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku komiksowego Limbo. Teraz mamy chyba dobry czas, by zająć się tymi wszystkimi dłuższymi historiami, a nie tymi jednotomowymi, które miały nam umilać czas w podróży z Krakowa do Warszawy, Gdańska albo gdzieś tam. Wiecie, teraz na przykład możemy zająć się tymi, które składają się z wielu tomów i potrzeba do ich przeczytania kilku czy kilkunastu wieczorów, bo tych ostatnich mamy chyba teraz w nadmiarze. Okej, przejdźmy do tematu. Odrodzenie, tom 6 i 7. Seria Tima Seeleya i Mike'a Nortona doszła w naszym kraju do przedostatniego, 7 tomu, a lada moment ma również okazać się ostatni, 8. Opowieść rozgrywająca się w małym miasteczku Wausau w stanie Wisconsin, reklamowana taglinem mówiącym o prowincjonalnym noir, wreszcie osiągnęła ten poziom rozwoju fabuły, gdzie nie mnoży już kolejnych tajemnic, a bardziej zaczyna odsłaniać nam różne karty. Po wydarzeniach z tomu 5, w efekcie których zginął neonazista Edmund Holt, jak również doszło do zamachu terrorystycznego w ratuszu i do śmierci burmistrza Wausau, władzę w mieście przejęła gubernator wojskowa, twarda pani o nazwisku Louise Cale, której zadanie teoretycznie polega na ustabilizowaniu sytuacji, a w rzeczywistości ma po prostu znaleźć sposób na pozbycie się odrodzonych. Pierwsze, co robi kobieta, to tworzy taki prowizoryczny obóz koncentracyjny dla odrodzonych, w którym zbiera wszystkich tych, którzy odeszli, ale nie odeszli, to znaczy umarli, ale powrócili. I jednocześnie w tym obozie zbiera również wszystkie te fluorescencyjne duchy, które od momentu odrodzenia zaczęły mnożyć się wszędzie w okolicy Wausau. Jednocześnie policja robi obławę na Blaine'a Abla, mordercę i egzorcystę. Blaine świetnie zna okoliczne lasy, a jednocześnie zbiera wokół siebie grupkę wyznawców, którzy upatrują w nim Mesjasza. W mojej opinii poziom tej historii ani trochę nie spada. Co więcej, Tim Seeley dochodzi do tego etapu, gdzie wszystkie wcześniejsze wydarzenia wydają się jedynie wydłużonym prologiem. Wprowadzenie generał Louise Cale kompletnie zmienia dynamikę serii. O ile wcześniej Dana Cypress i jej ojciec reprezentowali prawo, o tyle teraz Wausau znajduje się pod wojskową jurysdykcją, a siostry Dana i M muszą liczyć się z wojskiem, wykonując nawet najdrobniejsze ruchy. Dziewczyny w dalszym ciągu próbują dojść do tego, kto zabił Martę i ta zagadka jest już chyba jedyną, z którą zostawia nas zakończenie tomu 7. Na tym etapie wiemy już mniej więcej, skąd wzięło się odrodzenie, co ono oznacza, skąd wzięły się te fluorescencyjne duchy, które błąkają się gdzieś tam po okolicy i wreszcie jak odesłać odrodzonych do śmierci. Najbardziej jednak cieszy nie tyle rozwiązywanie zagadek, co postępy w relacjach pomiędzy bohaterami. Między Derrickiem a Daną zaczyna się jakby układać. Dana i jej ojciec, szeryf Cypress, rozmawiają szczerze po raz pierwszy od samego początku serii. Marta i Dana zaczynają się o siebie troszczyć i oglądanie tej siostrzanej, trudnej miłości naprawdę działa. Ponadto od czasu do czasu Tim Seeley raczy nas świetnymi zabiegami narracyjnymi. Jest tu jeden zeszyt, w którym przedstawione są marzenia każdego z bohaterów, a później na zasadzie kontrastu widzimy, jaka jest rzeczywistość tych osób. Ktoś chciał być artystą, a został dealerem. Ktoś inny chciał być astronautą, został stripteaserem. Ktoś jeszcze inny marzył o rodzinie, a ma tylko pracę i karierę. Osią innego zeszytu jest komiks napisany i narysowany przez młodego Cypressa, który wielu bohaterom mógłby otworzyć oczy na to, co należy zrobić, gdyby po prostu mieli na tyle otwarte banie, by po prostu przeczytać i zastosować się do tego, co radzi mały chłopiec w swoim komiksie. Podsumowując, pierwsze tomy Odrodzenia wprowadzały dziesiątki bohaterów i mnóstwo tajemnic. Wtedy można się było od tego odbić, jeśli mieliśmy nadzieję na prostszą historię. Teraz zbliżamy się do końca i tajemnic zostało niewiele, natomiast z bohaterami czujemy się tak, jakbyśmy przebywali wśród dobrych znajomych. Teraz pozostało mi tylko czekać na ostatni tom, 8, i powrócić do całej serii w raporcie z walki o komiks. Na pewno przeczytam wszystkie poprzednie tomy, zanim to uczynię, i wam radzę zrobić dokładnie to samo. Ten komiks jest tego wart. Fear Agent, tom 2. Z serią Ricka Remendera jest tak, że wchodzimy w nią na zasadzie taki akcyjniaczek, sci-fi, toksycznie męski bohater, gbur i tak dalej. Można poczytać i się pośmiać. Ale z czasem historia Heatha Houstona zaczyna chwytać za trzewia, a gdy główny bohater trzeźwieje, to czytelnik również coraz lepiej zaczyna z nim rezonować i rozumieć go.
Drugi tom Fear Agenta zawiera dwie historie. W pierwszej z nich, Ostatnim Pożegnaniu, dostajemy szansę zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na początki agentów strachu, a przede wszystkim dowiedzieć się, w jakich okolicznościach Ziemię dosięgnął galaktyczny konflikt. Jeśli jesteście fanami takiej prowincjonalnej Ameryki, która w obliczu globalnej katastrofy musi pokazać, ile jest warta, to historia bardzo się Wam spodoba. Komiks jest pełen tego południowego podejścia do męskości i konfrontowania tej postawy z realnymi problemami. Tutaj Teksańczycy chowają się po schronach atomowych, prują do kosmitów ze śrutówek i organizują karawany, żeby zdobyć trochę jedzenia. Każdy traci kogoś bliskiego, a jednocześnie muszą dalej walczyć i pod tą ogromną presją czasem popełniają błędne decyzje. Gdy skończycie Ostatnie Pożegnanie, zrozumiecie, dlaczego Heath Houston jest takim wrakiem człowieka, dlaczego nie może dogadać się ze swoją żoną i dlaczego praktycznie nie trzeźwieje. O ile wcześniej mogło mocno śmieszyć to przystawanie się Heatha do butelki w każdej wolnej chwili, o tyle tutaj już nie jest zabawne. Tutaj komedia zmienia się w pewien dramat. Kolejna historia, Miażdżąca Krytyka, to już bezpośrednia kontynuacja tomu pierwszego. Na jednym statku kosmicznym znajduje się Heath, jego kochanka Mara, jego była żona Charlotte, która jest teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych, i jej aktualny partner Keith, który jest dowódcą misji. Drużyna dzieli się na dwa zespoły. Heath i Keith, domyślam się, że podobieństwo imion było przez autora zamierzone, wyruszają po prowiant, a jednocześnie reszta drużyny za namową Mary leci w zupełnie inne miejsce. Okazuje się, że Mara dołączyła do zespołu z egoistycznych pobudek. Chce dorwać pirata, który w pierwszych dniach wojny pojmał ją, jej rodzinę i wielu bliskich, po czym sprzedał jako niewolników, samemu ugruntowując swoją wysoką w galaktycznym świecie przestępczym pozycję. Mara była wtedy małą dziewczynką i niewiele rozumiała, ale teraz chce się zemścić i nie obchodzi jej to, jak wiele innych niewinnych istnień poświęci, by dopiąć swej zemsty. Oczywiście, jak to często ma miejsce w kosmosie tudzież komiksie Ricka Remendera, prawo Murphy'ego działa tutaj w 99% przypadków. Jeśli nasi bohaterowie lecą na planetę, która ma być niezamieszkana, to prawdopodobnie spotkają tam jakąś formę życia i to niezbyt sympatyczną. Jeśli lecą na jakieś miejsce, bo tam ma być pożywienie, to najprawdopodobniej wpakują się w kłopoty, a pożywienia nie zdobędą. Ogólnie tak to działa zarówno w Fear Agencie, jak i w Głębi czy Black Science. W ogóle czytanie Fear Agenta jako ostatniego w tej stawce jest trochę pouczające, bo co i rusz natykamy się tutaj na pomysły, które znacznie lepiej rozwinięte zostały w Black Science czy właśnie w Głębi. Jest tu wiele powtarzających się motywów, dużo zbliżonych pomysłów na ekspozycję czy podobni bohaterowie. Ale nie mogę mieć tutaj pretensji do Fear Agenta, bo on z tej stawki powstał najwcześniej, więc to ewentualnie te dwa pozostałe tytuły go w pewnym sensie kopiowały. A z drugiej strony nie jestem w stanie mieć pretensji do Black Science, bo przygody rodziny Granta McKaya nadal są moimi ulubionymi wśród tych wszystkich tytułów, które napisał Rick Remender. Ale podsumowując, Fear Agent jest super. Jeśli lubicie tego typu kosmiczne przygody i jesteście wyznawcami zasady Don't Mess with the Texas, to zdecydowanie jest to komiks dla Was. Last Man, tom drugi i trzeci. Chciałbym opowiedzieć Wam dużo o drugim tomie Last Mana, ale gdybym miał to zrobić, to musiałbym w większości powtórzyć wszystko to, co powiedziałem o tomie pierwszym, bo to jest ścisła kontynuacja i tutaj jakby wszystkie elementy są na dokładnie tych samych miejscach. Jest to historia lekka, z celnym poczuciem humoru, czyta się ją bardzo szybko i na pierwszym miejscu mamy tutaj mistyczny turniej sztuk walk. Ci z Was, z którymi takie tematy rezonują, pewnie są już na tym etapie kupieni, no bo amatorom kickboksera, krwawego sportu, questa, karatekida czy innych rzeczy, czego chcieć więcej? Ja mieszczę się w tym targecie i mogę Was zapewnić, że kontynuacja Last Mana nie zawodzi. Nadal jest lekko, nadal jest tutaj świetne poczucie humoru i jest fantastyczna dynamika pomiędzy głównymi bohaterami. Pomiędzy młodym, naiwnym, łatwowiernym Adrianem Velbą, a tym starszym, doświadczonym, ale i bardzo cynicznym Richardem Aldaną. W drugim tomie dostajemy zakończenie turnieju sztuk walk, tych przeciągniętych do granic możliwości kopanych pojedynków, które niczym w klasycznych mangach trwają i trwają. Momentami odnosimy wrażenie, że walczący biegną do siebie przez trzy strony, kopią się przez jakieś dwie kolejne, coś wykrzykują na kolejnych czterech, decydujące ciosy zapadają na następnych dwóch i tym sposobem walki się ciągną, ale czytelnik tego nie zauważa. Kolejne strony tomu drugiego praktycznie przepływają między palcami, nawet nie zobaczycie, kiedy będziecie już na końcu i zostaniecie z tym cliffhangerowym zakończeniem, dopóki nie ruszycie po tom trzeci.
W trzecim zaś dostajemy coś zupełnie odmiennego. Adrian Velba i jego matka Marianne opuszczają Dolinę Królów i wyruszają motorem w poszukiwaniu Richarda Aldany, który zostawił ich tak samo gwałtownie, jak wcześniej pojawił się w ich życiu. Po opuszczeniu krainy matka z synem trafiają do świata, który przypomina trochę rzeczywistość Tatooine z Gwiezdnych Wojen, trochę Mad Maxa. Taki westernowy świat, gdzie ludzie stanowiący prawa nie są sprawiedliwymi i etycznymi postaciami, a nawet wręcz przeciwnie. To znaczy, policjanci w tym miejscu gwałcą kobiety za brak współpracy, podkładają dowody i zamykają w areszcie praktycznie bez powodu, a wszyscy ci zamknięci w areszcie muszą później bronić się na Wakandzie. A sala sądowa rządzi się naprawdę specyficznymi prawami, to znaczy prawo głosu ma ten, kto może mówić, więc wszyscy ci dobrzy prawnicy są jednocześnie świetnymi wojownikami, bo jeśli zaciukają swojego kontradwokata, można tak powiedzieć, no to sprawa jest wygrana, ponieważ tamten nie może wygłosić mowy obronnej, więc prokuratura wygrywa. I tutaj mamy właśnie takich dwóch prokuratorów koksów, mistrzów sztuk walk, którzy wygrywają każdą sprawę w sądzie. Właśnie w taki sposób. Autorzy świetnie snują dalszy ciąg opowieści, odkrywając kolejne karty w kwestii charakterystyki bohaterów czy przedstawionego świata. Mistycyzmu jest tutaj znacznie mniej niż wcześniej, bo Velbowie trafiają do innego świata. Tutaj prawie nie ma życzliwych ludzi. Najprzyjemniejszy wydaje się właściciel burdelu, który o klientów dba znacznie bardziej niż o swój interes, co w tak parszywym miejscu niekoniecznie jest dobrą taktyką. Ponadto ten tom dosyć samodzielnie sprzedaje swoją historię. Bez problemu możecie wziąć do ręki tom trzeci, jeśli chcecie poznać, czym jest Last Man, i gwarantuję wam, że praktycznie niczego nie stracicie. Po prostu będziecie chcieli po przeczytaniu tomu trzeciego wrócić do pierwszego i drugiego, żeby zobaczyć, co tam się działo, ale historię jak najbardziej jesteście w stanie ogarnąć na podstawie samej trójki. Last Man jest jednym z tych tytułów, które wydają się być rozpracowane po pierwszym czy pierwszych dwóch tomach, by w trzecim totalnie zaskoczyć, zmienić konwencję i zrobić to naprawdę dobrze, ze smakiem, a nie pod publiczkę. Po lekturze tomu trzeciego odniosłem wrażenie, że Last Man i jego cały świat przedstawiony jest w pewnym sensie takim miszmaszem różnych tropów, toposów czy archetypów znanych w popkulturze już od bardzo, bardzo dawna. Jest tutaj trochę Dragon Balla, trochę jakiegoś westernu, trochę postapokalipsy, trochę tych filmów ze sztukami walk z Jackie Chanem czy z Bruce'em Lee. Naprawdę jest tutaj wszystko i całość przywodzi mi trochę na myśl Mroczną Wieżę, bo tam też potrafiły być wilkołaki, czarodzieje, a z drugiej strony rewolwerowcy i świat postapokaliptyczny. Oczywiście Last Man jest w zupełnie innym tonie, żebyście nie myśleli, że jest podobny do Mrocznej Wieży, bo nie jest, ale po prostu jest podobnym miszmaszem różnych znanych już wcześniej rzeczy. Udanym miszmaszem. Last Man po pierwszym trejdzie był dla mnie ciekawą, lekką historyjką dla młodzieży i dorosłych szukających czegoś niewymagającego. Teraz uważam go za jedną z najciekawszych, najbardziej wciągających serii od Non-Stop Comics. Dla wielbicieli kopanych pojedynków, Dragon Balla czy Mad Maxa polecam z całego serca. I to by było chyba wszystko w tym odcinku. Myślę, że za tydzień zajmiemy się trochę innym tematem, a mianowicie chciałbym pomówić o filmach polskich, które ostatnio widziałem na różnych platformach streamingowych czy na serwisach VOD. I mam tu na myśli dokładnie cztery tytuły. 365 dni, Bad Boya, Boże Ciało i W lesie dziś nie zaśnie nikt, bo o każdym z tych filmów naprawdę jest warto pogadać. Warto zwrócić uwagę, czemu niektóre z nich są całkiem dobre albo obiecujące, a czemu niektóre są totalnie beznadziejne, więc do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć!